Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Elden Ring, dodatek fabularny Shadow of the Erdtree. No i prawdopodobnie, a raczej na pewno zmierzamy do Mesmera. Tym razem mamy jeszcze dodatkowo cutscenkę. Mesmer podobno jest dosyć wymagającym bossem, ale jak większość zresztą w tym dodatku. Mongrel intruder. That tarnished, it seems. Wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Yet my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. Fajnie wygląda ten boss. Mesmer, fajna walka. Druga część mocno utrudniona. Połówka energii całkiem łatwo. I will not suffer. A lord devoid of light. No, mother. Forgive me. Palca sobie w oko wsadził. Co wydłubał oko w ogóle. Aha. W ten sposób. Wilt thou be taken in the jaws of the abyssal serpent? Sure.
Bardzo dużo mi zabrał energii Mesmer. Jest! Udało się! Ale szalał na koniec ostro! No świetna walka! Zdecydowanie najfajniejsza walka z całego dodatku. Jeszcze nie widziałem wszystkich, ale no zdecydowanie kozacka walka. Okej, okay, czyli widzę, że jakaś postać tutaj jest. No właśnie, gdzie? Gdzie teraz mamy się udać? Okej, zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy? Tutaj nas gdzieś prowadzi. No nie, nie, nie. Że raczej chyba tutaj mamy teraz się udać. Tak mi się wydaje. Ja jak szukałem tutaj odłamków, to zwiedziłem sobie różne tereny tutaj i tutaj. No dobra, może udajmy się w takim razie tutaj. Okej, jak zawsze droga nie jest jasna, bo pokazuje nam tutaj, ale droga jest trochę w innym miejscu. Musiałem sobie wręcz to sprawdzić, dlatego pokażę też, gdzie jest droga. Jakiś przedmiot. Musimy właśnie znaleźć windę. Tylko nie tą.
Tak, tędy, dobra. O, droga jest zawiła, naprawdę. Okej, jesteśmy na dobrej drodze. Teraz musimy odnaleźć tutaj windę. No i windą wjeżdżamy na górę. No gra kryje bardzo dużo sekretów. Bardzo ciężko jest znaleźć drogę czasami. A prawidłowa droga jest właśnie tutaj. I mamy kolejne miejsce odpoczynku. I tam również kolejną walkę będziemy mieli z bossem. Dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam! Hej.